Que me meto la boca. Ay, ya, 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 jaka ya, sprytna ya, i zdolna. Udajesz ofiarę, żeby Guillermo miał dla ciebie względy. Jesteś tylko pospolitą złodziejką. Niech pani mnie nie obraża. Nie jestem złodziejką, a pani jest barakudą. Nawet wygląda pani jak barakuda. Nie przejmuje się pani obelgami. Pomóc ci? Gdybyś nie była na wózku, przewlokłabym cię przez cały basen. Milcz. Następnym razem... Zaraz przyjdzie pastora. Co się stało? Ona nigdy nie chodziła na obcasach i wpadła do basenu. Marina! Marina! Zostaw ją. Naprawdę upadła? Pewnie. A czego się spodziewałeś? Całe życie chodziła boso, a wy kupiliście jej buty na obcasach. Musi się nauczyć w nich chodzić. Pyszne. Nie zapomniałem smaku twojej kawy. Cieszę się, że wróciłeś. Kiedy byłeś narzeczonym Laury, marzyłam o waszym ślubie. Niestety wyjechałeś z Acapulco. Ale już wróciłem. Cieszę się. Wybaczcie, muszę iść do pracy. Nie chcę się spóźnić. Zanim wyjdziesz, chcę ci coś dać. Mnie? Tak. Teraz naprawdę jestem wściekła. Ta Adriana wrzuciła mnie do basenu. Naprawdę? Jest złośliwa. Moim zdaniem osiwiejesz w tym domu. Nie dam się. Jeśli mnie tu nie chcą, wrócę do swojej dzielnicy. W tym domu wszyscy są tak wyrafinowani, że aż boję się czegokolwiek dotknąć. Lepiej sobie pójdę. Nie możesz. Nie przygarnęli cię tu. Masz więcej praw od innych. Wiem, co mówię. A teraz wkładaj suche rzeczy i zapomnij o tym, co się stało. Przystojnie. Szkoda, że jest taki zarozumiały. Zatopił moją motorówkę, ale w zasadzie go lubię. Nie rozumiem, dlaczego ożenił się z tym chudzielcem. Pewnie bardzo ją kocha. Tak. Ricardo musi być bardzo zakochany w swojej żonie. Ricardo mnie nie kocha. Byliśmy małżeństwem, bo oczekiwałam jego dziecka. A teraz je straciłaś. Myślisz, że Ricardo cię porzuci? Nie. Wpędzę go w poczucie winy. Do znudzenia będę mu powtarzać, że straciłam dziecko przez niego. Nie porzuci mnie. Co robisz w tym domu, Marino? Powiedz, co tu robisz. Nie dotykaj mnie. Puszczę cię, kiedy mi odpowiesz. Nie zapomniałam, że mnie uderzyłeś i pewnie podpaliłeś mój dom. Twój dom się spalił? Po co miałbym go spalić, biedaczko? Żeby mi dokuczyć. Jeśli się dowiem, że to ty zrobiłeś, pożałujesz tego. Już się boję. Co tu robisz?
Po śmierci mojej mamy Don Guillermo mnie tu przywiózł. Naprawdę tu zamieszkasz? Nie masz tu czego szukać. Twoim domem są śmietniki, knajpy i pijace w porcie. Jeśli Don Guillermo dowie się, że mi dokuczasz, rozkwasi ci tę paskudną gębę. Ja ci rozwalę tę gębę, jeśli coś powiesz. Wiesz, na co mnie stać. A może nie? Spadaj. Nie pozwolę, żeby Ricardo mnie zostawił. Razem z Albertą wyrzucimy tę intruzkę. O kim mówisz? O bratanicy Guillerma, przyrodniej siostrze Eliasa i osobie, która może odebrać Ricardowi majątek Guillerma. Pukaj przed wejściem. Idę. Życzę ci zdrowia. Jutro wpadnę. Adios. Adios. Tak mi przykro, że straciłaś nasze dziecko. Ciszej, głupku. Dobrze, ale niech ci się nie wydaje, że się mnie pozbyłaś. Potrzebuję forsy. Dasz mi ją, albo opowiem Ricardowi o wszystkim. Sprzedaj ten naszyjnik. Dostaniesz kupę szmaru. Jest przystojny. Marino, nie może ci się podobać. Jest żonaty. Widziałem cię. Jeśli masz ochotę popływać, nie ma sprawy. Nie chcę przeszkadzać. Chodź. Muszę ci coś wyjaśnić. Mnie? Tak. Nie przewróciłem twojej motorówki. To był wypadek. Przysięgam, że to nie moja sprawka. Naprawdę? Tak. No to... Mam przerąbane. Kopnęłam cię. Zabolało mnie, ale już zapomniałem. Co za wstyd. Nie pamiętam nawet, co się wydarzyło. Muszę przyznać, że jesteś całkiem fajny. Wiesz, że masz najpiękniejszy uśmiech świata? Kiedy wydam to, co dostanę za naszyjnik, przyjdę po więcej. Nie będziesz mnie szantażował, kiedy przyjdzie ci na to ochota. Zapłacisz, albo twój mąż dowie się o twojej zdradzie. Nie udowodnisz, że to było twoje dziecko. Jednak zasieję w nim wątpliwości. A to wystarczy, żeby cię rzucił raz na zawsze. Para dejarte de una vez y por todas. Julio, no vamos a pelear. Nie kłóćmy się. Spędziliśmy razem miłe chwile. I tak może być nadal. Chcę cię prosić o przysługę, za którą dobrze ci zapłacę. Pieniądze zawsze mnie interesują. O co chodzi? Masz porwać i pozbyć się pewnej osoby. Nie mów mi, że mam najpiękniejszy uśmiech. Ale to prawda. Dlaczego nie mogę tego powiedzieć? Jesteś żonaty, a żonaci nie mówią kobietom, że mają ładne uśmiechy.
¿Tienes o no tienes una sonrisa bonita? Ale masz ładny uśmiech. Przyszedł do ciebie ktoś z twojej dzielnicy. Na razie. Ale chałupa. Papaloty! Marina! Jaka ładna. Co tu robicie? Nie przyniosłem jej tylko w gości. Zostawię ci ją, żebyś nie czuła się samotna. Fajnie. Teraz będę mogła sobie z nią pogadać. I nie będę się nudzić. Tęsknię za tobą. Spójrz, to będzie twój pokój. A kiedy będzie ci za gorąco, powiesz mi, a ja włączę klimatyzację. Poczujesz się jak w lodówce. Kim był ten facet? To Ricardo, mieszka tu. Jest twoim przyjacielem? Nie. Kiedy tu przyjechałam, nie przypadł mi do gustu. Ale teraz nawet go lubię. Jest mężem tej chudej Adriany. Jest żonaty? Marino, nie zapominaj o tym, że cię kocham. Wiesz, że nic by mnie bardziej nie uszczęśliwiło niż ślub z tobą. Nie rób sobie nadziei. Wiesz, że jesteś dla mnie jak brat. Wejść. Przepraszam. Podajemy do stołu. Gdzie jest mój naszyjnik z brylantów? W kasetce. Wszędzie go szukałem. Nie przypominam sobie, żebym wysyłała go do jubilera na czyszczenie. Nie zdziwiłabym się, gdyby go ukradli. W tym domu nigdy nie było złodziei. Ale teraz zamieszkała tu ta motorowodniaczka. Na pewno jest złodziejką. Mój naszyjnik. Zaczniemy jeść, kiedy zejdzie Alberto. Oby ci smakowało. Na pewno zwykle jada taco z fasolą. Opanuj się. W tym domu skosztujesz dania, o których nawet nie słyszałeś. Może wyrobi ci się smak. Nie wstydzę się przyznać, że jem taco z fasolą, a także pierożki i jedzenie biedne. Jest bardzo smaczne. To musiała być ona. Jest nie tylko sterniczką, ale i złodziejką. Weszłaś do mojego pokoju i ukradłaś mi naszyjnik z brylantami. O czym pani mówi? Nie jestem złodziejką. Jeśli Albercie zginął naszyjnik, to tylko ty mogłaś go wziąć. Biedaczka, milcz barrakudo. Jestem biedna, ale uczciwa. Ludzie tacy jak ty nie są uczciwi. Odkąd wróciłaś z kliniki, masz do mnie żal. Nie zniosę tego. I nie krzycz, bo nie jestem głucha. Żadna prostaczka nie będzie tak do mnie mówić.